Siemaneczko, ja jestem Bebetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj gościmy sobie owiec. Nasiliśmy sobie owiec, zobaczymy jak ten owiec nam odda. Wczorajszy odcinek nie był zbyt udany, tak to sobie mogę powiedzieć. Ale nagrywałem na szybko, więc musicie mi to wybaczyć. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie to lepiej przeze mnie ogarnięte. Tak. Na koncie 60 tysięcy sprzedaliśmy wczoraj pszenicę, owiec tak, że leciał sobie na właśnie sprzedaż. Oczywiście, przepraszam, częściowo poszedł na sprzedaż, bo tylko ten zestaw z Fendem poszedł na sprzedaż, a tam reszta poszła do kurczaków. Tak, teraz mi się wypowiedziało. Więc no, zobaczymy. Tak, kurczaku to na dwa sezony starczy, więc nie martwię się. Nie wiem jak to będzie wyglądało, jak te kurczaczki będą dawać te jajeczka, ale jestem ciekawy. Jestem ciekawy w 100%. Szczerze, kurczaków już dawno nie miałem. Ciebie w gospodarstwie. Wtedy jak to kupiłem, te kurczaki były chwilę, ale to tam nawet nie było praktycznie jak to tego pokazać. Ten pierwszy rok jaki miałem to nie nagrywałem. Wtedy tego. Więc teraz zobaczymy. Z tymi kurczaczkami. Na razie patrzę, owiec w miarę sypie. A co jeszcze zrobiłem poza odcinkiem, między nagrywaniami? Ogarnąłem sobie słomę. Pasowałem sobie słomę. Właśnie, tam parę beleczek dało, więc no nie ma tak źle. Na swój muszytek mi starczy, bo tutaj będzie jeszcze te spasowane dla siebie. Więc na pewno na cały rok nam powinno starczyć słomy. Tak mi się zdaje, na pierwszy rzut oka będzie słoma. Jeszcze nie jest tak mocno mi potrzebna, co właśnie siano, no i siano kiszonka i kukurydza. To są dla mnie najważniejsze uprawy, które są potrzebne. Chociaż jeszcze powiem, słoma też jest potrzebna, ale nie takie ilości, jak właśnie wspomniane siano, czy siano kiszonka. Więc nie ma tak źle. Mamy ogólnie dwa pola owsa, tak chyba z tego co pamiętam. Mogę mieć więcej, choć nie, mamy te i mamy jeszcze jedno, więc no nie będzie tak źle chyba. Czekajcie, ja sobie to zrobić tak, cofnąć i wyciąć zaraz tamto, żeby mieć to z bani po prostu. Tu miało być fotowoltaika, znaczy fotowoltaika, przepraszam, tylko plac pod, jak to powiedziałem, pod wiataki. Chłopaki myślałem, że przyjadą, że teraz będą montować, na razie im się przesunęły terminy. No i widać tam gdzieś indziej montują te wiataki. Mam nadzieję tylko, że nie zrezygnowali z tego, bo na razie umowy już tak wstępnie. Znaczy przez to pisaliśmy tak umowę. Ale no ciekawe, mam nadzieję tylko, że nie zrezygnują z tego. Czekajcie, ja muszę sobie teczko chyba jednak przyciszyć maszynki na te 60. Git będzie git, bo troszeczkę mam wrażenie, że troszeczkę jednak jest przygłośno. No ten kawałek jest trochę taki wredny pod tym względem uprawkowym, bo to jest tak ciężko, tak tych drzew jest strasznie dużo, że nie wiem jak to w ogóle jest, jak to kosić, ale jakoś to sobie ogarniemy na spokojnie. Ogólnie mam zamysł tutaj ogarnąć właśnie wycięcie tych drzew i spanie lewu i połączenie tego z tą łączką, którą mamy. No bo tak troszeczkę ta łąka jest za dużo, jest praktycznie od samego początku. Ona już co miała z swojego zbioru mieć, to praktycznie można powiedzieć, że już ma. A więc ja bym chciał sobie ją zaorać, nasiać sobie kukurydzę to na wiosnę i patrzeć jak to będzie. Z tym wszystkim, ale wiecie, bez połączenia, znaczy bez powiększenia, bez upiększenia tego swojego to raczej sensu nie będzie, bo tam jest taki dość takie niekształtne pole jest. Tam jest ciężko czy załarać, czy uprawić. Znaczy, że się tam załaram sobie, to będę się kupić prawdopodobnie, bo tam z tego co wiem, od poprzedniego właściciela, co mi ten jeszcze sprzedawał, no to mówi, że tam od X lat ta łąka tam jest, więc podejrzewam, że dutowiec będzie, więc odejść na dutowca będzie trzeba kupić, co też to nie jest tanim kosztem. Właśnie. Tutaj na razie słoneczny chyba nie jest aż taki wybredny i chyba tam jakoś tego słoneczka zbytnio to nie łapi, bo ja tam kloza nie pyska, nie pyskałem, tylko nie dawałem środka na dutowca, ale chyba słonecznik tak bardziej, jak to powiedzieć, przejrzyście, to chyba przełyka, jak to powiem w cudzysłowie.
i że tego to w tej razie nie widać w tym słoneczniku, więc no, przepraszam, nie było widać, bo wiadomo, że tutowiec nagryza właśnie nasionka, więc jak nie dosłownie się zasiejemy, będzie może też w miarę to przyzwoite. Zrobimy tak, weźmiemy sobie, wysypiemy. Z tego względu, że ja sobie tu wysypię, nie wiem, tego owsa tu będzie, ale mi się te dwa przyczepy będą chyba zasypane z całości, więc ja sobie tu wysypię na razie na pierwszą przyczepę, zobaczymy, znaczy na drugą przyczepę z tyłu, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo jesteśmy tu bliżej tej przyczepy, więc nie chcę mi się tam psować teraz, nie wiem, jakoś niewyględnie. Dobra, teraz tak, nie wiem, czy sobie tak nie jeździć jak teraz aktualnie, z tego względu, że tak, ja mam tutaj pola przy słupach, tak? Tych słupach będę miał ciężko to wyciąć, teraz tak sobie zastanawiam. Ale sobie muszę to jakoś ogarnąć, tak? Masowałem, dobra, ryzykujemy, na wyżej, ja sobie będę później docinał, nie wiem, kosę sobie wezmę i będę docinał to kosą. To wszystko, ale chciałem to jakoś w miarę rozsądnie to ogarnąć. To wszystko, to jest takie, wiecie, no te pierwsze przyjazdy takie tutaj to nie będą jakieś tutaj przepiękne, cudowne pod względem poszenia wszystkiego. Tu będzie troszeczkę problem. Tak samo będzie pewnie problem z pasowaniem tego właśnie, tej słomy. Więc zobaczymy, na razie, dobra, przyjechaliśmy przy sobie. Drzewy raczej powinniśmy troszeczkę chyba lepiej pojechać. Dobra, jakoś tam przyjechaliśmy, na szczęście tam się udało to jakoś w miarę ogarnąć. To wszystko. A jak wspomniałem właśnie o tym, że chciałbym tu zasypać. Patrzcie, mam taki rowek. I tutaj by pasowało, raczej głęboko wjechał, po prostu zasypać. Taki, taka rzeczka, nie wiem, czy to jest taki rower melioracyjny, który tu chyba wchodził nawet gdzieś, jak się nie mylę. To jest, nie wiem, tylko muszę właśnie spytać do końca, czy będę mógł tak coś zrobić. Czy to nie będzie, tak powiem, przeszkadzało, jeśli będę chciał tutaj go ogarnąć. No bo jeśli nie, to trzeba nie pokombinować będzie z innym polem tutaj. Dokupić właśnie tam było, tam widzę, że braczki chyba pozbierali, tam coś było. I będę właśnie chciał ewentualnie może tam sobie kupić. Tylko tam to kosztuje 140 tysięcy. No miałem w tym roku kupować postawić obory. Już powiedziałem w poprzednim odcinku, że miało być zapialane postawienie obory, ale stwierdziłem, że jednak nie. Rezygnuję z tego pomysłu. Na razie rozwijam to, co jeszcze mam. I dopiero w późniejszym czasie to będę ogarniał tą oborę. No póki nie będę wiedział, ile muszę mieć paszy na aktualną oborę. Znaczy, przepraszam, obory. No to i będę teraz kombinował z zastawianiem. Bo muszę wiedzieć, ile muszę mieć kukurydzy, ile będę musiał mieć siana itp. Więc to dla mnie na razie na ten moment powinno wystarczyć. Nie ma co być za chłodny na razie. Ma być później rozwój, to i tak będzie. Nie ma co tamto. Na razie trzeba dokupić jeszcze hektarów. Teraz taki będzie zamysł właśnie, żeby hektary dokupić. I dopiero wtedy na spokojnie kupienie hektarów i kupieniu paru maszyn. Wtedy będziemy sobie to ogarniać całościowo resztę, czyli właśnie wspomniane budynki. Tak mnie nie zamienia, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Pod tym względem. Mam nadzieję, że nie będzie blisko. Jest taki mało, że tutaj przyciążenia nic. Pod tym względem. Na komputerze. Ale. I tak, mówię, zrezygnowałem z planu postawienia, bo przeczyłem sobie półtora mańki, mam teraz do zoborę na 150 sztuk, troszeczkę mi się to, może mi się nie opłaca, bo opłaca mi się to jak najbardziej, ale no bez ziemi, no to nie ma sensu tak ryzykować i brać, nie wiadomo, poczyniać jakichś większych konkretnych inwestycji, tak, bo to może człowiek się zachłysnąć i może zrobić efekt obrotny, że będzie trzeba opinić komornik i trzeba będzie po prostu dawać maszyny albo likwidować gospodarstwo. Tego bym nie chciał, bo jednak chcę gospodarstwo z licytacji, no i po części nie chciałbym wpływać sam być zdecydowanym. Więc no, na razie hajmujmy w wodze fantazji i
nic nie kombinuję w tym aspekcie. Taki na razie mam plan. Ja będę kupić hektary. Sezon 2 nawet, czy sezon, to kupimy hektar, kupimy parę maszyn jeszcze, bo na pewno, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, muszę dokupić. Mam nie zebrać. Rzutnik muszę wymienić, zlewiarkę, przepadzakę. I coś jeszcze mówię, ale takie cztery maszyny, myślę, że w tym roku jeszcze nie, ale w przyszłym roku taki będzie skumulowany i raczej to będzie na wiosnę wszystko pokupowane. A czy to ma być, czy nie, to zobaczymy. A, jeszcze paszałos. Jeszcze paszałos może wymienić na jakieś 17-20 metrów sześciennych. Dość spory paszałos chcę teraz z tego względu, że tych ogólnów mam dużo. I chcę to zmodernizować. Po prostu 10 metrów sześciennych już jest zdecydowanie za mały na moje gospodarstwo. Tutaj to się nie ma co oszukiwać, proszę Państwa. No takie uroki, no. Jak kupowałem, jeszcze paszałos. Teraz no już jest zdecydowanie za mały, dlatego jeszcze na razie nie kombinuję. Kupię wtedy pewnie paszałos, a właśnie powstanie obrada, żebym wtedy wiedział, jak mogę mniej więcej sobie to w głowie ułożyć. No wiadomo, teraz też bym chciał mieć, ale chyba na ten moment pewnie jeszcze będzie jakaś używeczka. Ewentualnie może pogadam z jakąś firmą, która ma miarę oczywiście możliwe paszowozy. Czy to nowe, czy to używane. Ale wiadomo, paszowóz bym chciał bardziej już teraz nowy wydarzyć. Ale nowy paszowóz, ostatnio patrzyłem, to już mogę powiedzieć, nawet ergominka, no to patrzyłem po 270 tysięcy za 17 metrów sześciennych, 22 metry sześcienne, więc no 17 bym pewnie za 20 metrów w tym przedziale. 17 to z tego co wiem, to by wychodziła 220 tysięcy nowy, więc no nie mówię, że to jest, nie jest możliwe w tym momencie, żeby to zrealizować, no bo jednak trochę tych pieniędzy z plonów będziemy mieli, no ale jak kiedyś powiedziałem, plony mają zarabiać na pola, a mleko ma zarabiać na resztę, czyli na amortyzację, całego sprzętu, do tego mam i właśnie, jak to powiedzieć, zarabiać na nowe nabytki, bo ziemia to jest, ziemia ma zarabiać na ziemię, o, tak to mogę powiedzieć. A to było praktycznie na samego początku, więc ja to nie będę tak kombinował mocno pod tym względem i tak pewnie zostanie, po prostu. Że ziemia zostaje właśnie jako z ziemi będziemy zarabiać na ziemię, o. Na ziemi 69 tysięcy, co było pewnie by możliwe kupić kawałek ziemi. Ale na razie nie mam żadnej propozycji co do kupna, więc na razie nie mam żadnej możliwości zakupu ziemi, więc na razie jesteśmy na tym samym etapie co byliśmy, więc na razie nic nie będziemy tu cudować pod tym względem, bo no co, no nie będę kurna brał, nie wiem, wykładał, nie będą jakich pieniędzy teraz na ziemię, bo tak zrobić, że po prostu mi się to zwracało także, tak? A ma teraz sobie sypię na tą tylną, przednią szczepę. Pamiętam, można powiedzieć, że chyba z tego co mi się kojarzy, to chyba mamy tylko pszenicę. No co, muszę zobaczyć tak na szybko, co my w ogóle mamy. Mieliśmy pszenicę. Pszenica poszła. Jęczmieni nie mam. Żyta chyba też nie mam. Siemię. No w tym roku chyba wcale widać, że takich rzeczy w ogóle ja to nie posiadam. Więc mamy tylko tak. To jest. Soja. Kukurydza, rzepak. Słonecznik. No to powiem szczerze, że za dużo tego kuziwa to nie mamy. Tego zboża, więc no, można powiedzieć, że to są wstępne żniwa, bo dopiero jeszcze, jak zleciemy sobie owiec, no to wiadomo, teraz po owsa, po pszenicy leci rzepak,
poprzednicy. I tu prawdopodobnie też po owsach wyleci właśnie rzepak. Troszkę większej, ale zobaczymy, czy to jest taka kulminacja. Czy ten rzepak będzie mi się faktycznie opłacał, czy mi się nie będzie opłacał. Jeśli nie, to prawdopodobnie z rzepaku na chwilę zrezygnujemy. Nie mówię, że całkowicie, ale pewnie na jakiś tam sezon, czy na dwa, pewnie zrezygnujemy z rzepaku i pewnie poświęcimy się na takich uprawach, żeby po prostu mieć plony na naszym gospodarstwie, czyli to, co nam potrzebne najbardziej, czyli właśnie żyta, nasiana, siano i to wszystko pewnie hodowlane. Taki będzie zamiar. Chociaż też mnie zastanawia, żebym gdzieś zasiał sobie lucernę. Też mnie to bardzo intryguje. Pod tym względem, żeby sobie gdzieś zasiać lucernę, zobaczyć ten plon, jak mu to wyglądało. Nawet szczerze, tak teraz wspomniałem pszenicy. Ma być rzepak. Tak sobie powiem, myślę, może będzie lucerna. Zobaczymy, co tam będzie wymyślone. Ale nie. Jednak tutaj po tym owsie i po pszenicy, po pszenicach będzie właśnie rzepak. Trochę będzie w naszym gospodarstwie, więc no z jednej strony cieszyć się, ale jeśli taki plon będzie jak tym, no to raczej będę bardziej zasmucony niż zadowolony, no ale wiadomo, rok rokowi nie jest równy, więc to też nie ma co teraz skreślać rzepaku z tego względu, że mi się ten rok nie udał, można powiedzieć, więc na razie nie ma co płakać, a jakoś zarabiamy te pieniążki, jakoś jest zbytnio w całościowych żniwach, nie dokładamy pieniędzy mimo wszystko, no bo jednak tak, teraz tyle co muszę teraz znowu zamówić gdzieś nawozy i no bo myślałem szczerze, że te nawozy, które miałem, staczą mi na wszystko, jednak przeliczyłem się, po 20 ton nawozu to poszło pyk i nie było, tak? Poszło na łąki, poszło pod zboża, na zboża i na wszystkie inne uprawy. Cześć, zboża nie, inny problem zboża, no bo już chyba. Więc tak przeliczając, podatecznie to może, no co, rzepaku zarobiliśmy 22-3 tysiące, dość podobnie zarobiliśmy, nie, 18 zarobiliśmy chyba z pszenicy. Więc tak patrząc subiektywnie, za dużo nie pozarabialiśmy, ale czy to jest jakiś smutek? Nie. Może, chociaż mi te nawozy się zwróciły, rzepak, można powiedzieć, że rzepak już się zwrócił, aby nie było, a teraz jest, można powiedzieć, zarobek, no bo tak, ze słomy, tutaj mamy jeszcze, jak widzicie, czy nie wiem, czy jeszcze owiec, mamy słomy, która właśnie będzie u nas, w cudzysłowie, zutylizowana pod krowami i pod bykami, tak można powiedzieć. Na stronie tak mamy jakiś tam dodatkowy pożytek z tego, a gdybyśmy teraz sprzedawali, to podejrzewam jakieś 100 zł, 80 do 120 zł, gdybyśmy mogli wziąć za kurkę, więc to też byśmy mogli wziąć naprawdę fajne pieniążki, wiadomo, tam w życiu realnym, mówię, tam w życiu realnym, ale wiadomo, to farmingi to byśmy naprawdę fajne pieniążki, które sobie zrobili. Więc tak nie patrząc, nie ma tak źle. W tym roku, no żeby tylko sumy starczyło, bo tej sumy tam chyba za dużo już nie zostało. Się nie da, to pewnie trzeba będzie przestać paszoboje robić, nawet sumę, ale jeszcze dawać, tylko dawać siano i kukurydzę w późniejszym czasie, na teraz oczywiście siano kieszonki, w późniejszym czasie żyta. No tak pewnie się będzie robiło, żeby po prostu to lepiej wyglądało. No bo tak naprawdę, patrząc obiektywnie, ja powinienem teraz robić na tej zasadzie, że jeśli mam siano kieszonkę, mam kukurydzę, to powiedzmy tak sobie dawać, że powiedzmy łyżka kukurydzy na dwa łyżki siano kieszonki i takim tokiem powinniśmy to ogarniać. A wiadomo, że jednak tu farmingu tak tego nie ma zbytnio, co nie ma co się oczekiwać, to nie jest oddzielone. A powinno być oddzielone, bo no, przecież oddzielanym podejrzewam. Nie mówię, że ktoś tak nie robi, no ale raczej mało prawdopodobnie, że ma kukurydzę bez sianu daje i to wszystko, tak? Raczej prawdopodobnie jest siano kieszonka, kukurydza i to jest bardziej, można powiedzieć, zapychacz niż siano paszowozie, chociaż ja się nie znam paszowozu, nie mam, więc ja mam się ciężko powiedzieć, jak to faktycznie mogłoby być. Ale patrząc pod tym względem swoim, no to raczej tak to tak pewnie jest.
Tak, już te pole takie jest niemyględne, nie wiem co tutaj panem powinna robić. Jak tutaj ogarnąć? Nie wiem, może będziemy sobie teraz jechać czas przyjaźń, zobaczymy czy to będzie miało lepsze przełożenie do tego poszenia, czy będzie przeciwnie i będziemy jeszcze dłużej to kosić niż ustawa przewiduje, jak to się mówi. Więc odstawać jakoś to. No to oczywiście też będzie zainteresowany poza odcinkiem. To nie dopuszczony bardziej, że będziemy kończyć odcinek. No i co miałem powiedzieć? I pewnie się będziemy bać za siebie, czyli będziemy musiał sobie żyć to na książkę po rzepakach, pod kukurydzę pewnie, bądź ewentualnie po coś. Zobaczymy co tam wypali mi, co zbiorę, bo kukurydza też by fajnie pasowała soja, nie ukrywam, a gumi. Ale wow, gumi, bo sobie spamię go długi soja. Więc powinno być pewnie tak, że kukurydza będzie zebrana. Też zasieję sobie żyto, więc nie wiem, może to poczekam. Poczekam sobie. We wrześniu zasieję żyto na kieszonkę. No i pewnie potalerzuję pola wszystkie i będzie, reszta będzie zrobiona na wiosnę pewnie to tak. Bardziej pszenica będzie teraz wiosenna. Taki pewnie kumulacja pewnie większa będzie wiosennych zbóż. Bo raczej soja, chyba że soja mi się uda we wrześniu skosić, no to jeszcze będzie pół biedy. No bo wtedy będą jęczmienie pewnie po soi, więc to jeszcze by było pasowało. No wiadomo, tam bez okowcy to się popadnie, wypadnie i będzie git. A reszta zobaczymy. No nie wiem, żyto może zasiejemy. Nie mam pojęcia, co będziemy siać, tak naprawdę. Czy dokupimy ziemię, wtedy będziemy sobie rozplanowywać. Na pewno jakąś ziemię będę chciał wziąć. Czy to kupić, czy dzierżawę wziąć? Bo chyba te dzierżawy to chyba mam jeden kawałek, jak się nie mylę. Tak sobie ostatnio kminiłem i chyba mam tylko jeden kawałek dzierżawie. Ale nie chcę teraz zełgać, bo no ja chcę palnąć gapi. Po prostu. Jeden albo dwa. Coś w tym stylu. Ale mówię, głowy nie daje, bo kurwa bez głowy został będzie. Ale chyba zaraz weźmiemy, będziemy sobie wysypiać, bo i tak wysypiemy i będziemy kończyć. Ja sobie właśnie zaraz zobaczę, jak to wygląda sytuacja z dzierżawami. Ile tych dzierżaw mamy, żeby może też się w końcu wykopić, w końcu wziąć jakieś inne dzierżawy, także wiadomo, ja dzierżawy miałem tak, jakby na pewno wiem, że będę kupywał. Nie tak jak na tej zasadzie, że wezmę sobie dzierżawę. No i nie wezmę. Chyba, że mi zabiorą, no to wiadomo, to jest już inna bajka. I sobie właśnie zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja z dzierżawami. Dzierżawa, tu jest dzierżawa. Tak, a tu mamy dwa pola dzierżawy. Mamy 150. To jest... Czekajcie. Teraz nie wiem jak to patrzeć na te pola, które są, albo to jest Farmland 150. Farmland 150, czyli to jest ten chyba. Właśnie dzierżawa. 63, tak? To będzie ten. Tak. I tam było 200 coś. 208. Czyli mamy tutaj te dwa dzierżawy. No to możemy je praktycznie, można powiedzieć, wykupić. Pewnie pożniwa, więc pewnie je wykupimy i będziemy obczajać coś pewnie innego. Chociaż tu pole, czy też fajne są pole, któremu chciałbym kupić, ale tu też no, trzeba po prostu poczekać, czy taka możliwość będzie dobra. No ja nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to ciepłe w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.